Witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy nasze kolegium po części redakcyjne, bo moimi gośćmi są Aleksandra Rybińska, dziennikarz, publicystka Tygodnika Sieci, portalu w polityce.pl, Aleksander Majewski, dzisiejszy również wydawca portalu w polityce.pl, pisarz, dziennikarz, publicysta. Kochani, zacznijmy może od tego, co powiedział Donald Tusk, który zatroskany o polską praworządność miał powiedzieć następujące zdanie. Chciałbym, żeby polski rząd umiał ustąpić wobec oczekiwań ludzi w Europie, a szczególnie w Polsce. Odpowiedział mu na to dzisiaj pan prezydent Duda, który stwierdził, że pan Tusk jest no, politykiem, nie jest dzisiaj politykiem polskim, ale raczej politykiem europejskim. Olu, ty znawczyni kwestii międzynarodowych, co się dzieje? No, Donald Tusk bez wątpienia w swojej funkcji jako przewodniczący Rady Europejskiej jest politykiem europejskim. No, jakby jego zadaniem jest w tej funkcji, żeby szukać i znaleźć kompromis między państwami członkowskimi, które zasiadają w Radzie, przygotować szczyty i przed tymi szczytami próbować wypracować jakiś minimum, taki minimalny konsens. No to jest główne zadanie takiego przewodniczącego Rady Europejskiej. W związku z tym jest to polityk europejski, ponieważ musi brać pod uwagę stanowiska wszystkich państw, które w tejże Radzie zasiadają. Natomiast ja rozumiem, że Donald Tusk ma jakieś ambicje, to, że ewentualnie nie powrócić, jak mu się skończy kadencja. Na sekundę ci przerwę, bo ja rozumiem, jakby to było tak, że Donald Tusk wychodzi w tą wczoraj czy przedwczoraj i mówi, oczekuje od wszystkich stron, żeby poszukały kompromisu. A nie tylko oczekuje od Polski, że się umie, tak. No, więc tutaj raczej, ja zrozumiałam też raczej tą wypowiedź tak, ludzie w Europie, a szczególnie w Polsce, że to tutaj Donald Tusk staje troszeczkę no, w obronie czy po stronie opozycji, tak, która domaga się właśnie, uważa, że ta reforma sądownictwa to skandal i że należy to wszystko cofnąć. Ja myślę, że on tutaj w takiej roli wystąpił i właśnie ja to wiążę z ewentualnymi ambicjami Donalda Tuska, że no, skończy mu się ta kadencja. Zresztą już druga, już kolejnej nie będzie. I on będzie musiał coś ze sobą zrobić, więc ja nie wykluczę, że wykluczam, że on będzie chciał wrócić do Polski i tutaj w jakiś sposób mieszać w polityce. Mówi się o kandydowaniu na prezydenta. No właściwie to jest chyba jedyna możliwość, żeby kandydował na wybory. Wybory parlamentarne odbędą się, kiedy on jeszcze ciągle będzie pełnił funkcję. Zgadza się, poza tym wątpię, aby no, tam się ktoś bardzo cieszył w Platformie z powrotu Donalda Tuska i żeby czekali z otwartymi ramionami, zrobić mu miejsce, szczególnie Grzegorz Schetyna. Alku? No, być może jest to jakaś prekampania prezydencka już w tej chwili. No, pamiętajmy o tym, że to właśnie Donald Tusk i Andrzej Duda są wymieniani jako główni kandydaci. No, oczywiście pojawiają się różne spekulacje, no ale już gdzieś na horyzoncie pojawia się wizja właśnie tych dwóch kandydatów, między którymi ma dojść do decydującego starcia. I właśnie w tych kategoriach odczytywałbym tak stanowcze słowa ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Też mnie to uderzyło. Bardzo stanowcze słowa. Pamiętajmy, że Andrzej Duda stronił raczej od takich zdecydowanych deklaracji, mówienia, że ktoś nie jest polskim politykiem. Raczej starał się kreować na głowę państwa będącym przedstawicielem pewnego centrum, wszystkich Polaków, etc., etc. Natomiast moim zdaniem ta wypowiedź to wypowiedź gracza politycznego. Gracza politycznego, niekoniecznie głowy państwa, bez względu na to, jak byśmy oceniali wypowiedź prezydenta. Bo rzeczywiście słowa Donalda Tuska jednoznacznie wskazują, że dystansuje się od tego polskiego podwórka, natomiast słyszymy, że chętnie wziąłby jeszcze raz w nim udział, w tych potyczkach politycznych, jakie są nad Wisłą. Więc zgadzam się z taką wypowiedzią, z takim przedstawieniem wypowiedzi Donalda Tuska. Natomiast tutaj moim zdaniem prezydent Andrzej Duda wychodzi z roli prezydenta, w tym momencie wypowiada się jako być może przyszły kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. No po części tak, a naprawdę myślicie, że dzisiaj, już Ola zaczęła słusznie o tym mówić, że dzisiaj opozycja jest gotowa, opozycja, nazwijmy to opozycją, parlamentarna, pozaparlamentarna, na przyjęcie w kwieciach, że tak powiem, i na białym koniu pana Donalda Tuska w Polsce. Czyli są gotowi, podzieleni, skłóceni,
awanturujący się między myślę, sobą. Że nie są, tylko pytanie jest, kto, jeśli nie Donald Tusk. Mhm. I ja nie widzę żadnego innego kandydata na prezydenta realnie. W tym obozie, szczerze powiedziawszy, opozycyjnym, trudno mi byłoby mi wskazać nawet kandydata na premiera. Mówię, no, oczywiście z pewnym rozbawieniem, ale jak widzimy tą galerię ewentualnych kandydatów, no to tam nie za wiele jest. Więc jeżeli nie wyciągną nikogo z kapelusza, mhm, w najbliższym czasie, no bo ten kandydat musi zostać jakoś wykreowany, no to rzeczywiście tylko Donald Tusk im pozostanie i może nie będą mieli po prostu innego wyboru. Alku, a tak myślisz, ja zawsze wracam do tego pytania i tu w rozmowie w redakcji, i tutaj w tym studio, a Donaldowi Tuskowi naprawdę chce się tu wracać i babrać w te najpierw kwestie, oczywiście w swoim jakby macierzystym obozie, potem zderzenie z Prawem i Sprawiedliwością, bo to będzie oczywiste, czyli może mu się nie chce po prostu, no. No być może jest już uzależniony od tej adrenaliny, tym bardziej, że okazało się, że jego funkcja no nie jest raczej funkcją dla dobrego, wytrawnego gracza politycznego. Często słyszymy szydercze komentarze, że tak naprawdę rola odźwiernego Europy, być może to za mało dla Donalda Tuska, jeżeli sobie przypomnimy jeszcze... Żyrandol, europejski żyrandol. No tak jak... Złośliwości nie brakowało. Tak jak Tusk żartował z Komorowskiego, prawda, że będzie strażnikiem Żyrandola. Jeszcze pewnie inne określenia nasuwają się na myśl, gdy zwrócimy uwagę na to, jak Jean-Claude Juncker zachowywał się wobec Donalda Tuska podczas publicznych spotkań. No traktował go niemal, i nie boję się użyć tego słowa, jako lokaja, takiego chłopca na posyłki. No, no tak. Widać wyraźnie, że Donald Tusk król nie był zaszczycony taką rolą, takim stawianiem siebie. Mówiono, że będzie królem Europy, prezydentem Europy, natomiast jest jak jest. Był Rompuy, którego również na początku kreowano, spekulowano, co to będzie za pozycja. Potem nazywano go mokrą szmatą, jak się już okazało, że... Donalda Tuska. To jest taka funkcja, która w przypadku której dużo zależy właśnie od charyzmy tegoż polityka, który je obejmuje, ale dotychczasowi przewodniczący na raczej nie pokazali dobrych wzorców i te standardy nie są zbyt wysokie. Pytanie też o siłę Donalda Tuska, no ale to już inna kwestia. Zostając jeszcze na moment w Europie, minister Dworczyk o dialogu z Komisją Europejską, to w portalu w polityce.pl w tym momencie czytam, Timmermans zgłasza kolejne zastrzeżenia, ale dla mnie ważniejszy jest głos Junckera. Olu, kto jest ważniejszy i dlaczego? No, wydaje mi się, że jednak no, myślę, że przewodniczący komisji tutaj ma zdecydowanie większą władzę, chociaż wszyscy mówią, że tak naprawdę Komisją Europejską rządzi niejaki pan Martin Selmayr, mm-hmm, który jest jej sekretarzem generalnym, jest Bawarczykiem, aktywnym członkiem niemieckiej CDU, mm-hmm, jest człowiekiem Merkel w tejże komisji, to on steruje Junckerem, a Juncker steruje komisją, więc ja myślę, że to jest troszeczkę wszystko bardziej skomplikowane i złożone. Ostatecznie chodzi o to, czy no, Komisja Europejska jest zainteresowana kompromisem, to zdecydowanie wolałaby nie ciągnąć tego do samego końca tej procedury, bo na końcu jest utrata twarzy, może być utrata twarzy, jeżeli nie uda się w głosowaniu w Radzie odebrać Polsce głosu, bo na przykład Węgry złożą weto, no to jest zawsze utrata twarzy, no bo miesiące tak tego, tej procedury i no wszystko na wysokim C i retoryka, to by była utrata twarzy, więc komisji zależy na kompromisie, oczywiście polskiej stronie też zależy na kompromisie, nawet gdyby Węgry złożyły weto. Nie jest przyjemne być pod pręgierzem jako jedyni w Radzie. Więc lepiej by było to zakończyć. Obie strony chcą kompromisu, ale każda ze stron oczywiście chce najwięcej wyciągnąć dla siebie. I komisja także próbuje załatwić to tak, żeby dla niej było najkorzystniej. Bez wątpienia. Myślę, że ogólnie także Niemcom nie zależy na tym, aby ten spór był na ostrzu noża. No bo powiedzmy to sobie szczerze, Donald Trump grożący wojną handlową. Jest bardzo wiele rzeczy na agendzie, które są może troszeczkę bardziej istotne niż akurat kwestia praworządności w Polsce. Sędziów w Polsce jest zadowolonych z reformy, czy nie. Ale chciałem jeszcze tym razem ciebie, Alku, spytać, bo jak tu siedzimy jako dziennikarze, ja czytam ostatnio dość wnikliwie komentarze w Gazecie Wyborczej, w innych mediach, które no, bliższe są jednak optyce opozycji, i tam zauważam już taki ton wręcz morowy. No, Żakowski już zaczyna, redaktor Żakowski zaczyna już przebąkiwać, że nie wiadomo, jak się Unia zachowa, czytaj, prawda, załagodzi spór i będzie po krzyku. Myślisz, że część elit związanych z opozycją może być rozczarowana
to taką przedłużającą się dyskusją między Polską, a tu, prawda, sankcji nie ma, niewiele można tej Polsce pisowskiej wstrętnej, prawda, zrobić. No co dalej, jak sądzisz, myślisz, że jak na to patrzysz? Zdecydowanie widać, że ten entuzjazm opadł. Pamiętajmy, że często używano tego hasła ulica i zagranica, to już hasło powtarzano naprawdę do znudzenia. Teraz okazuje się, że ulica uległa wyczerpaniu, bo nie ma już tłumów na tych marszach. Owszem, pojawia się liczne grono, no ale to nie jest to, co jeszcze było półtora roku temu. Teraz to za granicą, wydawało się, że sankcje, że szybkie działania zdecydowane wobec Polski, no to będzie tylko kwestia czasu i tej bliższej niż dalszej perspektywy. No a tymczasem okazuje się, że twarde negocjacje, nacisk na dialog, rozmowy podejmowane przez odnowiony rząd sprawiają, że ten klincz trwa i wygląda na to, że być może obejdzie się w tym przypadku bez nokautu, po prostu zostanie on przerwany. Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa zmiana, jak ona nastąpiła, zarówno jeśli chodzi o kierownictwo w rządzie, o pozycję premiera, ale również jeśli chodzi o kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo o ile czy Beata Szydło, czy Witold Waszczykowski, można ich oceniać różnie, ale mimo wszystko kojarzyli się z tym okresem pewnego konfliktu, pewnego zwarcia, natomiast teraz nastąpiło pewne odnowienie i chociażby ze względów wizerunkowych miało to znaczenie. I widać wyraźnie, że te rozmowy jakoś do przodu idą i to wywołuje właśnie niepokój. Pytanie, czy one by nie szły tak samo, no dobrze, przyjmijmy taką roboczą hipotezę, że one idą tam jakoś dobrze, gdyby na przykład Beata Szydło była uzbrojona w te ustępstwa wobec Komisji Europejskiej, w której jest uzbrojona obecna ekipa, czy polska dyplomacja, jak sądzisz? One prawdopodobnie przebiegałyby bardzo podobnie, ale ponieważ założenie ewidentnie tego rządu Beaty Szydło było takie, żeby dokonać nowego ukierunkowania polskiej polityki zagranicznej, a potem twardo tak iść do przodu, i to rzeczywiście trudno było by w jakiś sposób uzasadnić nagły zwrot. W związku z tym przypuszczam, że właśnie w tym celu, bo byłoby bardzo trudno uzasadnić, że Beata Szydło, która wcześniej na szczytach mówiła nie i twardo, nagle by się ugięła, to byłoby bardzo, bardzo dziwne. W związku z tym postanowiono po prostu wymienić ekipę i myślę, że oczywiście, że to nie ma znaczenia, w zasadzie negocjować można każdym rządem, natomiast faktem jest, że rzeczywiście Alek ma rację, no ten rząd Beaty Szydło był kojarzony z twardą postawą i to się w tej chwili zmieniło. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że jednak pewne ustępstwa zostały poczynione, pewnie skargi nadzwyczajnej i różnych innych jednak to elementów tej reformy sądownictwa. Więc jednak są te ustępstwa. Donald Tusk mówi, muszą być ustępstwa. Ja widzę te ustępstwa, one są. Więc nie wiem, jakich on się jeszcze domaga. I dla mnie to jest już w tej chwili tylko takie przeciąganie liny. To znaczy Komisja Europejska stara się wyciągnąć jak najwięcej. No ale opozycja dawała do zrozumienia, że, przepraszam, znów wrócimy nieco do roli jednak Donalda Tuska, że Donald Tusk to, prawda, to jest jeden z najważniejszych polityków europejskich. On będzie pilnował tego. On tutaj będzie, prawda, on tu załatwi, że rząd się ugnie i tak dalej. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że dzisiaj Donald Tusk jest pozostawiony z tą swoją gierką wewnętrzno-polską, o której mówiła Ola i ty, Alku, no trochę samemu sobie, że tam jeśli Juncker, Timmermans się dogada, no to Donald będzie musiał przyjąć do wiadomości, klepnąć i ukłonić się nisko i podziękować i tutaj chyba raczej większych operacji nie będzie. No Donald Tusk, Komisja Europejska jest według traktatów unijnych strażniczką traktatów. To jest zadaniem Komisji Europejskiej, żeby takie procedury prowadzić. Można się spierać co do zasadności w ogóle tego artykułu 7, z niego związaną, z niego procedurą i tak dalej. Natomiast jest to jakby zadaniem Komisji. Komisja jest strażniczką kontraktatów. Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej, którego zadania już wyliczyłam. Jest po prostu organizowanie szczytów i znalezienie konsensusu minimalnego przed takim szczytem, żeby się wszyscy na tym szczycie za długo nie kłócili. Ale może to jest wszystko. To jest wszystko. On nie ma realnej możliwości politycznej ani nacisku wewnątrz tego systemu unijnego. Nie ma takiej mocy sprawczej, żeby mógł wpłynąć na decyzję Komisji Europejskiej. Jego funkcja tego nie przewiduje. W związku z tym musiałby mieć poparcie wszystkich państw, tylko że państwa wtedy mogłyby same naciskać na komisję i nie byłby im do tego potrzebny Donald Tusk. Więc po prostu jest pewne przeszacowanie realnej funkcji Donalda Tuska przez opozycję. No, dlaczego o tym mówię? Bo pamiętam właśnie te trąbienia o jego wpływie
wpływach, o jego, o tym wielkim sukcesie Polski i tak dalej, że teraz to my tutaj, ale jak powiedziałeś, doskonały widz, powtórzmy, Europejska Agencja Eventowa. No tak, właśnie. To jest rola Donalda Tuska, jeżeli zwrócimy uwagę na jego kompetencje i to, ile wniósł do tej instytucji, jaką jest Rada. Podobno zresztą jest takim politykiem, z tego co idzie z przecieków od dziennikarzy, którzy pracują w Brukseli, że nie jest to człowiek jakoś szczególnie otwarty, nie jest to człowiek z jakimiś koneksjami, również takimi medialnymi w Brukseli. Pisała o tym, pamiętam, przecież wieloletnia korespondentka w Brukseli Radia RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginioł. Nie jest to jakiś taki człowiek, który, no, oczywiście można nie mieć jakiejś realnej władzy i za sobą nie mieć legionów, że tak powiem, ale generalnie ma się takie wpływy właśnie w mediach, właśnie w tym, w tej całej otoczce unijnej, i też słyszałem, że to z tym też nie za bardzo, że tak powiem. No i o tym pisały także takie portale jak Politico, no które między innymi krytykowały Tuska za to, i to bardzo ostro, zresztą tam byli cytowani także różni wpływowi ludzie z komisji i tak dalej, że Donald Tusk jest leniwy, że mu się zwyczajnie nie pracować nie chce, że on chyba sam nie rozumie sensu tej funkcji, znaczy po prostu widzi, że ta, to jest funkcja, no nie chcę powiedzieć stróża żyrandole, nie chcę nikogo obrażać, ale coś w tym kierunku, i że generalnie na początku był też problem językowy, tak angielskiego musiał się nauczyć, i że w związku z tym no pozostaje jakoś tak, troszeczkę się izoluje od otoczenia, no i robi jakby minimum, minimum wymagane i nic więcej, no bo przypomnijmy, że jednak Van Rompuy, wbrew temu, że go nazywano mokrą szmatą, miał coś takiego, że on wychodził z własnymi inicjatywami. Te inicjatywy wprawdzie były potem odrzucane, no, ponieważ Niemcy i tak decydowali o tym, co i jak, i odrzucane, ale to były dosyć, muszę powiedzieć, wypracowane inicjatywy, reformy Unii i tak dalej. On zgłaszał własne propozycje, które przedkładam potem państwom członkowskim i komisji. Nie widzimy tego typu aktywności ze strony Donalda Tuska, czyli są jakieś tam, powiedzmy, instrumenty, które istnieją, które on mógłby wykorzystać, ale ich nie wykorzystuje. I to był główny zarzut także wobec niego ze strony europejskich mediów. To, kochani, wróćmy na chwilę do Polski. Ale ty już zacząłeś o tym mówić, o ulicy, za granicę, prawda? Widzieliśmy, no, marsz, ten wielki marsz, marsz powolność, bo marsz wolności, który zorganizowała Platforma Obywatelska w Warszawie. No, straszliwy cios zadała telewizja TVN24 tej imprezie, pokazując, no, na zdjęciach, jak wyglądała frekwencja. Przyznam szczerze, że procesja Bożego Ciała w moim rodzinnym Nowym Sączu zgromadzi więcej osób. Ale co nie działa? Co nie działa w opozycji? Spróbujmy pomóc opozycji. O, właśnie. Pomóżmy opozycji. Co tam się dzieje? Na pierwszy rzut oka przede wszystkim brak charyzmatycznych liderów, osób, które byłyby w stanie pociągnąć za sobą ten tłum. Ale Grzegorz Schetyna krzyczał tam strasznie, cały czas krzyczał. Ja myślę, że nawet piękny uśmiech nie pomoże w tym, żeby przyciągnąć tłumy, no bo jeżeli myślę Platforma Obywatelska, no to myślę o takich twarzach jak, nie wiem, Kinga Gajewska, Arkadiusz Myrcha, być może gdzieś tam dalej Krzysztof Brejza, no nie są to osoby, które pociągnęłyby masy, tak samo Borys Budka, o ile Budka i Brejza są inteligentnymi osobami, bądź co bądź, tak jednak no nie mają tego daru, tej iskry, który sprawiłby, że jakieś tłumy chciałyby pójść za Platformą. Ostatnim politykiem opozycji, którego przynajmniej kreowano na takiego lidera, był właśnie Ryszard Petru, który jawił się jako tak zwany fachowiec, ekspert, tak był przedstawiany, ale ile zostało z tej fachowości, sami widzimy. Natomiast na początku rzeczywiście to było takie tąpnięcie, to był taki sygnał, że to jest ten człowiek, to jest ten lider. Jasna koszula, podwinięte rękawy, jak amerykański menedżer, który tutaj zachęcał ludzi do tego, żeby poszli za nim. Ja wam wskazuję cel, no i to nie wypaliło. Innym przykładem próby kreowania lidera była postać Mateusza Kijowskiego, barwny człowiek, skitko, no ale twoja reakcja mówi wszystko. Więc tak to wygląda po stronie opozycji, myślę, że tu jest główny problem. Oprócz tego oczywiście też brak konkretnych propozycji programowych. Zauważmy, że nawet taki niewielki klub, rozbity, bardzo rozczłonkowany, mam na myśli Kukiz 15, stara się jakoś swoje propozycje przedstawiać od już prawie 3 lat. Natomiast w przypadku Platformy no nie ma takich propozycji, które by jakoś nam utkwiły w pamięci. Alu?
No, dla mnie jakby charakterystyczne na tym marszu było oderwanie od rzeczywistości, to znaczy krzyczenie o dyktaturze krwawej, która, prawda, wsadzaniu do więzień, braku wolności, z balonikiem kolorowym w ręku, piknik, śpiewanie radosne. Ja nie wiem, czy tak manifestacje w Rosji, tak przeciwko reżimowi putinowskiemu, jednak nie wyglądają. Tam rzeczywiście wsadzają do więzień. Myślę, że jest tak straszliwy rozdźwięk między tym, co mówią przywódcy opozycji, a rzeczywistością, że nawet najbardziej, prawda, zatwardziali wrogowie, przeciwnicy PiS, zresztą także już i za granicą, zaczynają ten rozdźwięk zauważać. To znaczy, no, z jednej strony im jest mowa, opozycja mówi, że właśnie autokracja jest reżim, dyktatura, a z drugiej strony urządza sobie radosne marsze i piękniki, festyny. Muzyczka śpiewa. Tak, muzyczka śpiewa, wszyscy są weseli. I moim zdaniem to jest tak absurdalne, że trudno jest z tym tłumy pociągnąć. No bo kto pójdzie, no, ludzie są gotowi się zmobilizować, walczyć o realną demokrację, walczyć o tą wolność, jeżeli im tą wolność rzeczywiście ktoś odbiera. Jeżeli nie, no to po cholerę. No ja bym miał, na przykład patrząc na Prawo i Sprawiedliwość, no ja bym miał problem, żeby, że tak powiem, ruszyć za charyzmą na przykład posła Asta. Z całym szacunkiem dla posła Asta, świetnego fachowca i tak dalej, no ale charyzma Trybuna Ludowego raczej się go nie ima, prawda, czy nie trzyma, przepraszam. No dobrze, ale z drugiej strony są sondaże, które dają tak zwanej zjednoczonej opozycji, chociaż nikt nie wie, co to jest ta zjednoczona, nikt nie widział jeszcze zjednoczonej opozycji poparcie, no całkiem spore, zbliżające się do 30%. No widać, że w tych sondażach dramatu nie ma, a tymczasem, Malku, ulica szwankuje. Ulica szwankuje, bo to jest takie trochę myślenie życzeniowe, to znaczy to jest pewna kreacja, pewna wizja wyborców, osób badanych przez sondażownie, które życzą sobie jakiegoś antypisu, jakiegoś obozu, który byłby w stanie przeciwstawić się partii Kaczyńskiego, tyle tylko, że jak sam wspomniałeś, ten obóz jest rozczłonkowany. Przypomnijmy sobie niedawne pyskówki między politykami PO a Nowoczesnej, czy nawet ostatnie pyskówki między politykami Nowoczesnej a byłymi politykami Nowoczesnej, więc ciężko traktować to poważnie, więc ja myślę, że to jest raczej te dobre wyniki jednak, bądź co bądź, sondażowe, to wyraz pewnego myślenia życzeniowego, aczkolwiek rządzący nie powinni tutaj usypiać czujności. Pamiętajmy o tym, że czasami takie myślenie życzeniowe naprawdę może sporo namieszać. Przypomnijmy sobie duże poparcie dla Pawła Kukiza, kandydata znikąd, który wypłynął tak naprawdę nagle. Mówiło się nawet o tym, że inni kandydaci będą go wspierali w zbiórce podpisów, bo wcale nie było pewne, czy Paweł Kukiz zbierze 100 tysięcy podpisów. No a tymczasem uzyskał znakomity wynik, zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich i wpłynął na przebieg kampanii w drugiej turze. Wystarczy wspomnieć te inicjatywy ad hoc zgłaszane przez Bronisława Komorowskiego. Kochani, moglibyśmy gadać tak naprawdę jeszcze długo, ale no, wydawca swoje prawa egzekwuje. Musimy, drodzy państwo, kończyć. Serdecznie w takim razie dziękuję Aleksandrze Rybińskiej i Aleksandrowi Majewskiemu, naszym gościom i wybitnym publicystom i dziennikarzom. I drodzy państwo, za moment reklama. Dziękuję bardzo.